Siema, siema, witam. Tutaj Kasiek. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgu, dzwoneczek dla informacji o nowych filmach. Dzisiaj witam Was w trochę innej scenerii. Celowo taki nastrój. Z tego względu, że będę chciał opowiedzieć i pokazać w przebitkach, jak powstawało oto terrarium dla Regiusa. Dla samicy dokładnie zmiana wyglądu. Wszystko mi gdzieś zajęło ponad 2 tygodnie, bo robiłem w wolnej chwili, ale myślę, że dałoby to się radę skrócić, ale nie wiem, z tego względu, że dużo warstw i elementów, które zawarte są w tym wyglądzie, musiało doschnąć, utwardzić i tak dalej. Terrarium ma długość 120-60-60 i to już jest docelowe terrarium dla tej samicy. Od dłuższego czasu właśnie planowałem zmienić jej wygląd, tylko właśnie szukałem pewnych inspiracji, jak to wszystko rozgryźć. Osoby, które mi na początku pomagały, doradzały, jak to zrobić, to był Michał Orzuk. Później konsultowałem się też z Malo, bo on takie rzeczy robi. I właśnie powstało to, co powstało z tyłu. I jeżeli chodzi o tą całą aranżację, to myślę, że jeszcze tam będę dawał parę rzeczy, ale to już tylko tam rośliny, jak coś sobie tam znajdę. Właśnie mi tak chodziło, żeby zrobić taki leśny taki klimat. Myślę, że mi się udało taki leśny klimat zrobić. A więc tak, przejdźmy do sedna. To, co użyłem do zrobienia tego wyglądu. Aha, a jeszcze chciałem podziękować Zotim za pomoc i dostarczenie materiałów kryjówki, którą zapewne wykorzystam, jak będę robił wygląd sam sobie, zmianę terrarium. Oraz dostałem tam z tyłu jest taki kokos, taki jakby no kawałek, taka kostka, taki blok kokosowy ze snake'em, no jest taką eską, taka aranżacja oraz resztę rzeczy, które do tego terrarium wykorzystałem, to już tłumaczę, nie przedłużając. A więc tak, rzeczy, które sobie odkładałem stopniowo, zanim wszystko zacząłem robić, a kupiłem na samym końcu, to tak. Płyty ze steropionu, taką płytę steropionową. Taką płytę kupiłem, dwie płyty, żeby okleić tył i po bokach. Później przykleiłem te płyty silikonem do szyby. Ale zanim przykleiłem tym silikonem, to musiałem sobie wszystko ładnie dociąć pod wymiar. Nie ukrywam, że musiałem te płyty steropianowe na parę części ciąć, na dwie części dokładnie, żeby to ładnie weszło do terrarium, ale ja wiedziałem, że i tak tego nie będzie widać i tak później, jak wyjdzie całość. Później
Następna rzecz, którą ja użyłem, to zwykły steropian. Tego miałem jedną taką dużą płytę i użyłem go do zrobienia skał takich. Później użyłem tak samo, co miałem naszykowane, to farbę szarą taką. Dokupiłem pigment czarny do farby białej. Poszło mi chyba ze trzy pianki takie te do pistoletu. Takie trzy tuby pianki. I co tutaj jeszcze mi poszło z takich rzeczy podstawowych, które używałem. Teraz popatrzę sobie. Aha, a klej Atlas. O właśnie, bym zapomniał o najważniejszym. Klej Atlas. Klej Atlas posłużył mi do tego, żeby po nałożeniu pianki zabezpieczyć, pomalować. Użyłem tego dwie warstwy. I na to nałożyłem szarą farbę. Później poszły właśnie te pigmenty, żeby zamalować te steropiany, te kawałki takich skał. No i myślę, że tyle, jeżeli chodzi o to, jak to powstawało na czysto, bez żadnej aranżacji. Po nałożeniu pianki praktycznie nic nie było widać. Robiłem wcześniej zdjęcia, żeby się właśnie dopatrywać, gdzie pianka mi zakryła te elementy, które miały być uwzględnione w teralium. Później ja wszystko wycinałem, obcinałem zgrubienia pianki tam, gdzie trzeba było. Ale nie wszędzie, z tego względu, żeby to miało taki efekt właśnie fajny, tak jakby trójwymiarowy, jak na przykład na kryjówkach. No i później, jak ja skończyłem całe tutaj to malowanie na czysto, zacząłem robić sobie jeszcze ten steropian. Obtaczałem po prostu we włóknie kokosowym i po to, żeby właśnie sobie takie, i potem dlatego, żeby później chipsy kokosowe z silikonem na to nakleić. Myślę, że to też fajnie wyszło. Ja to później pokażę wszystko, jak to wyglądało, ten terrarium z bliska. I takim motywem przewodnim tak samo były LEDy, żeby to ładnie wszystko wyglądało, aby światło właśnie padało na tą roślinność, na te rośliny sztuczne. Jeżeli chodzi o rośliny sztuczne, tutaj jest paproć, trawy zielone, które poszukiwałem, później takie liście, to nie wiem, co to są za liście. Nie wiem, co to jest za roślina. Zależało mi, żeby porobić liany w tym terrarium, co mi się udało, co mi pomogła żona właśnie posplatać te liany. Kryjówki zrobiłem mobilne, z tego względu, żeby było łatwiej czyścić, jak przyjdzie potrzeba. Kryjówki są wyjmowane. Tutaj pod spodem jest mata grzewcza, tylko że matę zamawiałem tak samo. Wiem, teraz pójdzie reklama, ale dużo osób będzie pytało, skąd mam matę, to ja zamawiałem matę z Thermofolu. Są bardzo dobre maty do samodzielnego montażu i można sobie docinać, jak się chce, te maty w kawałkach. Do tego musiałem dokupić kabel, ściski. No i mata poszła pod kryjówkę.
tylko nie tak wzdłuż. Najpierw był plan, żeby poszedł było tak wzdłuż, a potem się wszystko zmieniło, bo było łatwiej kable wyprowadzić i to był dobry pomysł, że poszedł tu pod strefę ciepłą, tak pod kryjówkę. No i myślę, że to tak, że to był właśnie dobry pomysł, żeby tak zrobić. Najwięcej roślin dałem na przód, z tego względu, że przód to jest, jakby to powiedzieć, taka strefa prezentacyjna, że każdy jak coś na coś patrzy, to patrzy najpierw na przód, że się rzuca zawsze tutaj z przodu, a dopiero ludzie patrzą na boczne ścianki. Dlatego mniej aranżacji dałem na bok, niż tutaj właśnie tak na tył, no na tył, o, coś pomyliłem się, na tył tutaj, do tyłu. Na przód z tego względu, że jeżeli chodzi o te boczne ścianki, to tam jest przód, a jak tutaj się patrzy, to to jest tył. I później jeszcze dołożyłem, co miałem z tego terrarium, to miskę z wodą, później ten korzeń. Ale co z tego, że porobiłem te kryjówki, jak samica i tak siedzi pod tym, pod miską z wodą. Na to sobie upatrzyła to miejsce i sobie siedzi. Wcześniej siedziała, jak był dom było okrągło, to siedziała pod tymi domkami. A teraz większość czasu siedzi właśnie, nawet jak położę tą miskę, to tak ona wyleje trochę tej wody, później muszę dorać, a co jakiś czas przekładę tą samicę tam do tych kryjówek większych, żeby sobie tam siedziała. Z tego względu zrobiłem większe kryjówki, że ona po prostu na takie malutkie kryjówki, ona się za mała na takie. A mi chodziło o to też, żeby dobrze się tam rozciągnęła, elegancko się zwinęła. No więc to tak wszystko wygląda. Teraz może zaprezentuję, jak wyglądają kolory. Mogę sobie zjaśniać, ciemniać, wyłączyć, nawet mogę sobie te LEDy, są różne efekty migające, nie migające, ale ja używam je dwóch praktycznie kombinacji. Zawsze jak jest dzień, to wrzucam takie jaśniejsze światło, a w nocy takie troszeczkę ciemniejsze, taki czerwony kolor. A teraz dałem właśnie o taki jaśniejszy kolor, żebyście po prostu zobaczyli, jak to wygląda. Teraz wam zaprezentuję to w ogóle. Zobaczcie. Na dole jest czujka. O. I zaczniemy sobie od tutaj, od tych czerwonych. O. Cyk, o. Tutaj już są dwa kolory. O. Tutaj jest tak. Bo to jest tylko do prezentacji. O. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego panelu. O, tutaj jest taki cały zielony sam. O, a to już przeszedłem do tych migających rzeczy. Pokazałem wam to jeszcze. Chyba nie. Jeszcze tutaj. To są takie właśnie takie sztuki, takie coraz bardziej ciemniejsze. Tutaj jest kombinacja z takimi migającymi. Tylko po prostu pokazuję, jakie to są kombinacje. Teraz tak, mam kolejny tutaj przycisk do wyłączania, włączania. Teraz mogę sobie ściemnić. Sobie zrobić jak chcę, mnie też nie będzie widać. Tutaj sobie teraz rozjaśniam. O! A za chwileczkę, w dzień ogólnie to się staram o takie kolory mieć. A teraz wam pokażę, jak w ogóle to wygląda. Zbliska. Przejdziemy sobie najpierw tak. O. Zobaczcie, tak wygląda w tym momencie.
troszeczkę do góry podniosę. O, zobaczcie sobie. O, tutaj są takie kryjóweczki widać. O. Z boku. Zobaczyć. Bliżej jeszcze, czyli sobie samica tam. Dam teraz troszeczkę bliżej, żebyście sobie zobaczyli, jak to tu wygląda. Bliżej jeszcze. O, tak wygląda całe terrarium z górnego ujęcia. O, tak wygląda z górnego. Widzicie, tutaj jest mniej tej roślinności, pokażę wam. O, to jest tego mniej. Z drugiej strony to wygląda tak. O, też jest mniej. A jeżeli chodzi o tył, tu właśnie to jest tego pełno. Tutaj, o tam jest właśnie ten znaczek ze snake'em, zaraz pokażę. Oj, oj. I zobaczcie. Tak. Tutaj jest ten. Oj, 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 oj. O, nie bój się. O tak, tutaj jest ten znaczek ze snake'em, który dostałem od Zotim. Bardzo ładnie wykonany. Tutaj są liany, które robiłem własnej roboty. Tu jest ta. Tutaj są te tego paprocie, liście. O, tutaj są te chipsy kokosowe wklejone. Tutaj są też tu te liany. Tam jest te liany, są też tu przesłonięte tymi chipsami. O, tam sobie siedzi samica. Wczoraj zrzuciła skórę, inaczej przechodziła wylinkę. Ma nowy naskórek, niedługo będę musiał ją nakarmić. A teraz wam pokażę, jak to w ogóle to terenie wygląda. Zrobię już o tak. No, nie, jeszcze wam pokażę. O, tak wygląda cała ścianka. Powoli, powoli będziemy sobie jechać. Tak wygląda właśnie. Drugi bok. O, mniej więcej. Te LEDy właśnie bardzo ładnie wyglądają, głównie w nocy, i taki to był motyw, żeby w nocy je tak zapalać na jakiś czas, bo to daje najlepszy efekt i najbardziej właśnie oddaje to wszystko, ten wygląd temu terrarium w nocy przy odpowiednio ustawionych LEDach. No. Jeżeli chodzi w ogóle o noc, to ja się staram. Jest tylko. Jest. Teraz się staram. O takiego koloru się w nocy staram używać. Taki ciemniejszy, nie? O, taki kolor. To teraz inaczej, tak widać. Jeszcze to jest przyciemnione, nie? Taki, żeby to miało taki efekt ciemniejszy. Ten. Taki jak efekt, taki efekt nocny. I na przykład mogę sobie patrzeć, co wąż robi,
z tego względu, że to są węże nocne. Tam tak jak było. O. No i to wszystko tak wygląda właśnie. Ogólnie jestem zadowolony z mojej pracy, bo bardzo dużo na to poświęciłem czasu, pracy, też na też pieniędzy. Jeszcze o tam jest w strefie zimnej termometr z miarą wilgotności LCD. Z tej strony mam jeszcze jeden, który mi ze strefy ciepłej pokazuje temperaturę i wilgotność. Tutaj to jest, no, żeby mieć po prostu. No, to więc wszystko wygląda w taki sposób. Jeżeli będziecie mieli jakieś w ogóle pytania odnośnie tego terrarium i tak dalej, zapraszam do komentowania. Na wszystkie pytania odpowiem. Więc, o, tam dziecko szło. Więc jeżeli mówię, macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. A na samym końcu filmu pokażę wam, jak to w ogóle wstawało to terrarium. Jak wyglądało przed i jak wygląda teraz. Więc ja się z wami żegnam i życzę miłej, udanej nocy, wieczora, a jak film będzie wypuszczony w dzień, to życzę udanego dnia.